Witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj robimy docelowego partnera. Wy wybraliście w pierwszej kolejności, żeby zrobić o tym kto to będzie, jaka to ogólnie osoba, coś z wyglądu, czyli wszystko dokładnie o tej osobie. Będą inne filmy na kanale dotyczące na przykład pierwszej randki z docelowym partnerem, yy, też okoliczności poznania na jakim etapie życia wy wtedy też będziecie. Więc takie filmy również się pojawią. Dzisiaj wygląd i wszystko o tej waszej osobie. Dzisiaj do wyboru macie więcej grup, bo macie e, aż 4. Więc grupa numer 1 ma selenit, grupa numer 2 ma kwarc różowy. Grupa numer 3 ma awenturyn i grupa numer 4 ma cytryn. Więc dajcie sobie chwilkę, wybierzcie grupę, która najbardziej was przyciąga, a ja przechodzę już do grupy numer 1. I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały selenit. I już patrzymy sobie, co ważnego o tej Waszej osobie, o Waszym docelowym partnerze. Na początku, z kością sprawdzimy, jaka liczba będzie tutaj ważna dla tej Waszej osoby. Może to być dzień Waszego poznania, to może być dzień jego urodzin, lub jakiejś innej ważnej dla niego daty. Mamy dwunastkę, dziesiątkę, ale to też może być 22 i dwójeczkę. Więc dwójki, dziesiątki, i dwunastki lub dwudziesty drugi może być tutaj kluczowy, w jakiś sposób ważny Okej, okay, i patrzymy sobie, grupa numer jeden, osoby, które wybrały selenit Co o waszym docelowym partnerze? Wszystko o waszym docelowym partnerze Pierwsza karta to karta królowej monet Dopasujcie sobie, słuchajcie to czytanie niezależnie od płci. Ja będę zazwyczaj mówić, że on, że ta osoba, natomiast to też może być opis kobiety. Jak najbardziej to dopasujcie pod siebie. Jaki będzie wasz docelowy partner? Karta pustelnika. Karta głupca. Karta Trzech Kielichów. Ok. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o energię królowej denarów, ta energia pokazuje mi się na d Dwie sytuacje dotyczące życia tej osoby. Pierwsza z nich to, że wasza osoba jest już po jakimś związku takim dosyć poważnym. U niektórych z Was, jeżeli to będzie osoba bardzo gdzieś tam wiekiem od was starsza, bo ogólnie tutaj pokazuje się ktoś starszy od was, będzie to ktoś, kto ma za sobą już jakieś doświadczenia w miłości, ale takiego związku bardzo długiego. Więc albo jest na przykład już po małżeństwie. Albo miał jakiś w swoim życiu, albo miała związek taki kilkuletni, tak? Czyli 2, 3, 4 lata wzwyż, więcej niż 2 lata. A więc tutaj pokazuje mi się energia, że ta osoba była w jakiejś takiej stałej relacji, dosyć poważnej relacji, z którą mogła już wiązać swoją przyszłość, więc taka relacja w życiu tej waszej osoby już po prostu była. To nie jest ktoś, kto gdzieś tam miał same przelotne znajomości, jakieś tam związki, które szybko się kończyły, ma za sobą jakiś związek, który był był bardzo ważny dla tej osoby. Tak jak mówię, ta osoba może być po zakończonym małżeństwie, mogła być w takim związku kilkuletnim, natomiast taki etap w życiu tej osoby się waszej pokazuje. Kolejna rzecz, którą widzę z królową Denarów, to jest. Energia, która mówi o wrażliwej stronie, stronie tej waszej osoby. To jest ktoś bardzo nastawiony na rodzinę i wierność, więc przede wszystkim um, stawia na to jakby um, najbardziej nacisk, tak, z, nawet dla samego siebie. Więc to jest ktoś, kto bardzo też lubi dzieci, to jest ktoś, kto potrafi dobrze opiekować się innymi. To jest ktoś bardzo troskliwy i z pozorów mam wrażenie, że ta osoba wygląda na taką pewną siebie, taką um, której ciężko jest podpaść w jakiś sposób, bo to jak pierwszy raz spojrzycie na tą osobę, zobaczycie kogoś bardzo przede wszystkim atrakcyjnego, kogoś bardzo pewnego siebie, taką osobę, która świetnie sobie radzi w życiu i e, każdy myśli bardziej o niej w kategoriach, no co mogło tej osobie nie wyjść w życiu, tak? Bardziej w tym kierunku. Natomiast e, to, co właśnie ta osoba ukrywa. W sobie, to jest ta troska o innych ludzi. To nie jest do końca ktoś tak surowy, czy ktoś tak aż bardzo pewny siebie, jak ludzie go opisują. Często jest tak, że jeżeli ktoś jest bardzo atrakcyjny, wiecie już z reguły, jest uznawany za kogoś, kto pewnie wiecie, jest arogancki czasami, lub przez tą pewność siebie wiecie, traktuje innych z góry i takie pozory ta osoba może stwarzać z samego wyglądu, bo może być po prostu bardzo atrakcyjna, ale w głębi serca jest to ktoś bardzo troskliwy. Ktoś to właśnie lubi opiekować się innymi, troszczyć się o innych, i nie tylko o bliskich pod względem, właśnie rodziny czy przyjaciół, bo grono przyjaciół tej osoby również jest takie troszeczkę zawężone. Więc swoim najlepszym przyjacielem nazwie kogoś, z kim naprawdę ma wyrobione już jakby różne tematy, kogoś, kogo zna bardzo dobrze, bardzo blisko. Reszta nazywa takimi dalszymi znajomymi, nawet jeżeli zna te osoby kilka lat i to jeżeli nie czuje z nimi więzi, to po prostu powie, że to jego znajomi. I pod względem znajomych ta osoba ma bardzo dużo ludzi koło siebie, dużo kontaktów, dużo jakichś tam właśnie tego typu. Właśnie ludzi dookoła siebie, ale takich prawdziwych przyjaciół ma kilku. I to jest ktoś, kto bardzo mocno stara się właśnie opiekować i troszczyć tymi najbliższymi, ale też jeżeli widzi, że komuś dzieje się krzywda z otoczenia, jeżeli widzi, że ktoś jest niesłusznie tutaj jakoś. Potraktowany, tak, to to jest ktoś, kto zareaguje, to jest ktoś, kto stanie w obronie słabszego. Więc taka energia z królową monet mi się tu pokazuje. Jeżeli chodzi o energię pustelnika, to jest ktoś, kogo. Jak poznacie, to będzie ta osoba wtedy singlem. To jest ktoś, kto ma zakończony już wtedy związek, to jest ktoś, kto tak naprawdę z nikim się nie spotyka i przez dłuższy czas może być już sam. Dla większości z Was słyszę, że to może być sytuacja, w której po zakończonej tej relacji, która trwała tyle lat, ta osoba mogła mieć jakieś krótkie epizody, ale Ostatecznie, jakby poddała się i po prostu stwierdziła, że zajmie się swoim życiem i zobaczy, co życie jej przyniesie. Więc to nie jest ktoś, kto usilnie stara się znaleźć miłość. Faktycznie może gdzieś tam mieć, wiecie, konto na portalu. Jakimś randkowym, ale może nie przykładać do tego aż tak bardzo dużej uwagi. To nie jest ktoś, kto usilnie szuka miłości, to nie jest ktoś, kto na dzień dzisiejszy myśli, że muszę być w związku, tylko jakby wychodzi z założenia, że jeżeli pozna wartościową osobę, to po prostu z tą osobą być może się zwiąże. Też bardziej idzie w kierunku takiego myślenia, że być może jest mu pisane być samym. Że być może miłość nie jest mu pisana, skoro gdzieś tam jeszcze do tej pory kogoś nie znalazł, ale to nie jest, słuchajcie, absolutnie ktoś, kto myśli w jakiś tutaj, no czasami wiecie, desperacki sposób. To jest ktoś, kto bardzo rozsądnie do tego podchodzi, chociaż te myśli mogą iść bardziej w ciemnym kierunku, że skoro tyle nie poznałem już kogoś, albo mm, też jeżeli właśnie jest po jakiejś zakończonej relacji, to może gdzieś tam myśleć w tym kierunku, że kurczę, skoro to nie wyszło, zapowiadało się fajnie, to być może jednak nie. Będę sam, sama. Natomiast to jest chwilowe myślenie, ale jak najbardziej ta osoba gdzieś tam jest otwarta na tą miłość, i jeżeli właśnie się poznacie, to tutaj e, serce tej osoby zacznie się na Was otwierać jeszcze bardziej. Natomiast, tak jak mówię, w momencie, kiedy poznacie tą osobę, to będzie ktoś po zakończonych relacjach. To nie będzie ktoś, kto będzie w, w tym czasie spotykać się z kimś innym, flirtować z kimś innym, lub wiecie, być w takiej niepewnej sytuacji, gdzie kogoś poznaje i z kimś tam innym randkuje. Więc to pod tym względem będzie wyjaśnione, ale z energią pustelnika widzę też drugą stronę tej osoby, że właśnie to jest ktoś, kto lubi często spędzać czas samemu i bardzo dobrze się z tym czuje. To jest zdecydowanie ktoś, kto, jeżeli na przykład wywiąże się ze swojej pracy to zaraz szybko znajdzie sobie inne zajęcie, tak? Czyli może iść nawet sam na kawę, może iść sam na obiad, może iść nie wiem sam na spacer, pojechać gdzieś się zobaczyć, lub właśnie wziąć się za pracę, bo w tej grupie macie energię bardzo mocno, jakiegoś pracocholika, że tak powiem, więc ta osoba jest takim pracocholikiem, kimś kto y, też taki perfekcjonista, ktoś kto lubi, wiecie, siedzieć w pracy, rozwijać się, to jest osoba otwarta na życie, na zdobywanie doświadczenia, to jest ktoś wykształcony, to jest ktoś kto cały czas lubi się uczyć, zdobywać Wiedzę i też to jest ktoś z otwartym umysłem, o czym mówi mi karta głupca, że to jest ktoś z otwartym umysłem i lubi poznawać nowe osoby. I jeżeli kogoś pozna, to nie jest ktoś, kto od razu ocenia, osądza, tylko z otwartym umysłem do tego podchodzi i też właśnie wychodzi z takiego założenia, że kurczę, mogę od tej osoby coś się fajnego nauczyć, więc Czemu mam je nie wysłuchać, tak? Jeżeli na przykład ma całkowicie inne poglądy niż ja. Nie każdy jest z tych samych poglądów i ta osoba świetnie sobie zdaje z tego sprawę i każdego akceptuje takim, jakim jest, ok? Więc to też jest ktoś, kto też za bardzo nie przejmuje się zdaniem innych pod takim względem, jeżeli ktoś źle na niego popatrzy lub coś złego powie o nim, to jest osoba, która zna swoją wartość, która wie, co zrobiła w życiu. Wierzę też, popełniła kiedyś jakieś błędy, ale to jest ktoś bardzo dojrzały emocjonalnie, ok? Ale wracając do pustelnika, to jest zdecydowanie ktoś, jeżeli właśnie ma jakiś wolny czas, ma jakąś lukę w czasie, jeżeli nie pracuje, to jest ktoś, kto lubi spędzać czas samemu i świetnie się przy tym czuje. Nie mówię, że nie lubi wychodzić, spotykać się z bliskimi, bo tutaj Trójka Kielichów też o tym mówi, że to jest osoba, która odnajdzie się dobrze i w takiej sytuacji, i w takiej, ale ta energia pustelnika mówi o tym, że jeżeli jest taka sytuacja, że nie wiem, jest piątkowy wieczór, to osoba skończyła pracę, to jeżeli coś wpadnie do głowy tej waszej, osoby, osobie, osoby że na przykład kurczę chce zamówić pizzę, to nie potrzebuje wiecie do tego zapraszać znajomych, jeżeli czuje, że tego po prostu nie chce, tylko potrafi zamówić pizzę, usiąść samemu i, i tak się fajnie bawić, świetnie bawić, tak? Sam ze sobą, to jest ktoś, kto nie boi się spędzać tego czasu sam ze sobą i wręcz go lubi. Jeżeli chodzi o energię puste, ym, głupca, to jest energia, która mówi też o takiej rozrywkowej stronie tej osoby. To jest ktoś, kto z pozoru wygląda bardzo poważnie, ktoś, kto z pozorów wygląda na osobę bardzo pewną siebie, tak jak Wam opisałam. Niektórzy mogą widzieć tę osobę jako arogancką, natomiast jak ją poznacie, to jest ktoś bardzo wesoły, to jest ktoś, kto lubi poprawiać humor innym, to jest ktoś, kto potrafi świetnie się bawić i też nie potrzebuje do tego alkoholu, więc tutaj pod tym względem nie myślcie. To jest osoba, która świetnie, jeżeli kogoś pozna, jeżeli zaufa tej osobie, to jest po prostu ktoś, kto jest otwarty, ktoś kto jest radosny. Ktoś przy kim tak naprawdę ludzie po rozmowie z tą osobą, po dłuższej rozmowie czują przypływ energii, tak? Czują się lepiej, czują po prostu sympatię tej osoby. I to jest ktoś właśnie pod takim względem, że jeżeli bardziej poznacie z pozoru, jeżeli nie zamienicie słowa z tą osobą, możecie właśnie wywnioskować, że może być taka trochę zadufana w sobie, ale jak zamienicie jedno słowo, to osoba zacznie coś mówić. Automatycznie zobaczycie, że to jest ktoś mega przyjazny, ktoś po prostu radosny, wesoły, ktoś, kto kocha życie, ok? Więc ta osoba, mimo że gdzieś tam jest tej energii pustelnika, to kocha życie, kocha się bawić e, ogólnie e, i czerpać z życia garściami. E, co jeszcze mówiłam o tym mm, głupcu? Teraz słuchajcie, wyszło mi z głowy, że to jest osoba otwarta też na innych. Z otwartą głową, ktoś, kto lubi doświadczać, ktoś, to, kto lubi uczyć się nowych rzeczy. Jeżeli chodzi o energię trzech kielichów, to jest energia, która mówi o tym. Tak jak wcześniej powiedziałam, że to jest ktoś bardzo rodzinny. Jeżeli ta osoba wejdzie w jakąś relację, czy to przyjacielską, czy ktoś powierzy mu jakąś rolę, na przykład nie wiem, chrzestnego, czy po prostu stwierdzi tak, że ty jesteś dla mojego dziecka kimś tam ważnym, więc będziesz jego wujkiem, przykładowo, to jest ktoś, kto bardzo poważnie traktuje takie role. I też właśnie to jest ktoś, kto marzy w przyszłości o rodzinie. Lub jeżeli y, może być wyjątek, że ta osoba nie będzie chciała mieć dzieci, to po prostu będzie bardzo dla tej osoby ważna y, ta druga strona. Czyli jeżeli będziecie żoną lub mężem, to będziecie bardzo ważni i ta osoba będzie bardzo y, przykładać uwagę do tego, jaką rolę spełnia w danej relacji. Czyli jeżeli będzie waszym partnerem, będzie starać się robić wszystko, żeby być wierny, y, żeby wam pokazać, że mu zależy. To jest ktoś, komu można zaufać i to jest naprawdę ktoś taki, kogo bardzo mocno chce się mieć w swoim życiu, właśnie do związku, bo to jest ktoś, kto jest bardzo wierny. Jeżeli się zdecyduje na stałą relację, to przy tej relacji jest i stara się całym sercem. Zobaczymy sobie, bo wyszło bardzo pozytywnie. Zobaczymy sobie może jakieś ciemne strony tej osoby, ok? Jeżeli nie chcecie ciemnych stron, to przewincie sobie. Natomiast zobaczymy, jakie ciemne strony ma ta wasza osoba. Karta kochanków. Okej, okay. karta kochanków. Słuchajcie, może mi mówić troszeczkę, że albo ta osoba ma za sobą mm, też jakieś epizody właśnie niezobowiązujących relacji, gdzieś tam być może wczesnym wieku, więc mogła mieć nie wiem sporą ilość tych partnerów lub Sporo randkować kiedyś w przeszłości, oprócz tego właśnie związku długoletniego, który gdzieś tam był. Mm, więc pod takim względem również mogło coś takiego być. Ale słuchajcie, tutaj widzę bardziej z taką ciemną stroną. Um, problemy jakby z bliskością, problemy jakby z fizycznością. Dopytam sobie tą kartę kochanków. Czego ona dotyczy? Karta dziewięciu kielichów. Karta dziesięciu kielichów. Ok. To słuchajcie, zdecydowanie ktoś, znaczy nie wiem. Karty mi, słuchajcie, wypadły. Nie wiem do końca, czemu w ciemnych stronach pokazały się fajne, piękne karty, ale tak jak mówię, dla niektórych z Was to może być sytuacja, jeżeli chodzi o ciemną stronę, że na przykład ta osoba miała wiele partnerów seksualnych, lub druga strona, że ta osoba może mieć problem z fizycznością na samym początku, że musi poczuć się przy kimś bardzo pewnie, pewnie w jakiejś relacji, żeby do tej fizyczności doszło, i też bardzo mocno przykłada do niej uwagę. Co więcej, to jest ktoś, kto może bardziej uciekać od tej fizyczności, a iść na przykład na rozmowę, tak? na jakieś inne uczucia. Oczywiście to jest też ktoś właśnie pod względem, jeżeli chodzi o fizyczność, okej, okay, dobry, fajny, z kim jakby będziecie czuć się tutaj spełnieni jak najbardziej, ale to jest ktoś, kto, wiecie, bardziej niż tą fizyczność woli. Yy... Dobrą randkę, rozmowę, bliskość, ciepło. To jest ktoś, kto na pierwszym miejscu stawia tą miłość, a dopiero potem gdzieś tą, tą fizyczność, bo często jest tak, że w związku ta fizyczność przeważa. Z tą osobą macie bardziej, że będzie przeważać właśnie ta miłość, rozmowa, chęć zrozumienia drugiej osoby, ale pod tym względem fizyczności też będziecie bardzo zadowoleni, bo to nie tak, że w ogóle jej nie będzie, ale jeżeli się pojawi, to wiecie, że tej osobie też zależy na tej miłości. Czekajcie, podniosę karty. I też słuchajcie, co przyszło mi na myśl, że ktoś mówi, że mm, ktoś sobie pomyśli, że jakim cudem ta osoba mogła mieć wiele partnerów, jak teraz mówię, że ta osoba musi coś do kogoś, coś czuć. Musicie brać słuchajcie to intuicyjnie, co rezonuje. Może być tak, że w przeszłości ta osoba miała wiele partnerów, ale czasem zrozumiała, że nie tylko o fizyczność chodzi. Tak, Więc może być taka sytuacja, ale może być też ktoś, kto wiele randkował, nie było tej fizyczności, tak, ale gdzieś tam ma za sobą jakąś historię pod względem romantycznym sporą. tak. Więc różne sytuacje mogą być, natomiast na dzień dzisiejszy to jest osoba dojrzała, która faktycznie musi coś czuć, żeby w tym kierunku coś poszło. Co jeszcze z ciemnych stron tej waszej osoby? Macie kartę ośmiu mieczy. Ok. To jest czasami, że ta osoba może ukrywać prawdę przed innymi. Um, to mi się bardziej nie wiąże, że ta osoba okłamie kogoś, kogo kocha. Bo jeżeli kogoś kocha, ta osoba stara się być najlepsza, jak potrafi, ale to jest ktoś, kto szanuje swoją prywatność, więc na początku znajomości ta osoba może unikać jakichś tematów, może nie do końca wiecie Wam wszystko wylewnie mówić w pierwszych dniach poznania, na przykład dosłownie wszystko. Tylko to jest ktoś, kto bardzo rozsądnie podchodzi do poznawania nowych osób. Jeżeli nawet zaczyna z kimś randkować, pisać, to nie jest ktoś, kto powie od razu: pracuję tu i tu, zarabiam tyle i tyle, wiecie, robię w ciągu dnia to, to i to. Tylko jakby ceni sobie swoją prywatność, że później, jeżeli. Coś z tą osobą nie wyjdzie, tak, z którą gdzieś tam flirtuje albo się spotyka, to ma poczucie zachowania swojej prywatności, ok? Natomiast jeżeli to jest wasz docelowy partner, on się przed wami otworzy, ale właśnie przed innymi może mieć taki malutki problem z zatajaniem, ale to nie jest nic negatywnego, to nie jest okłamywanie, to nie jest wiecie jakieś naciąganie prawdy, po prostu ta osoba. Nawet jak kogoś poznaje, może wiecie, powiedzieć, że nie chce o tym gadać po prostu albo zmienić temat tak w jakiś sprytny sposób, żeby nie poruszać jakichś tematów, których ta osoba po prostu zwyczajnie nie chce poruszyć. Więc pod tym względem to może być minus w waszych oczach, jakaś taka ciemniejsza strona tej osoby bo inni mogą na przykład uznać tą osobę, że nie wiem, że coś ukrywa, że okłamuje, że nagle zmienia tematy, że, coś tam, że być może nie jest szczera do końca, skoro nie chce o czymś mówić. Natomiast to jest bardziej w celu ochronienia swojej własnej prywatności. Poszukam innych, słuchajcie, kart i sobie tutaj coś jeszcze dopowiemy. Ok, słuchajcie, i na koniec weźmiemy sobie Tarotem Oszo taką ostatnią kartę. Podsumowanie tej waszej osoby. Tak jak powiedziałam, to jest ktoś starszy od was. Macie kartę lenistwa, więc być może poznacie tę osobę też w okresie wakacyjnym. To jest ktoś, kto ymm, też jakby lubi odpoczywać, więc też mam wrażenie, ymm, bo tutaj na koniec zapytaliśmy o ciemne strony: z tym lenistwem może być też tak, że to jest ktoś, kto nie lubi siedzieć ciągle na telefonie. Ok, więc to jest ktoś. Yy, przy kim możecie czasami się denerwować, że jakby piszecie, bo macie więcej na przykład czasu niż ta osoba lub chcecie znaleźć więcej czasu, a ta osoba gdzieś tam mimo wszystko skupia się na pracy, to wtedy nie używa telefonu. Albo jak jest przy rodzinnym stole, to też nie korzysta z telefonu. To jest ktoś, kto ma właśnie zdrowe podejście do tego typu rzeczy i sytuacji. I macie jeszcze kartę walki. Ok, więc jeżeli tej osobie, słuchajcie, na czymś bardzo mocno zależy, ta osoba bardzo mocno o to walczy, aż do samego końca. Czasami może się troszeczkę zatracać w tym wszystkim, bo iść, jakbym czasami do celu po trupach. Ale jeżeli właśnie zacznie tutaj rozsądnie porównywać, patrzeć na coś. To wtedy jakby odpuści, bo zdrowy rozsądek weźmie w górę, ale przez pewien czas może bardzo silnie czegoś się trzymać, o coś walczyć, dopiero z czasem gdzieś tam rozumieć, że na przykład nie warto o coś walczyć. Tak więc pod tym względem to mi się pokazuje. I ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Jak widzicie, nie wyszło tutaj za wiele z wyglądu, ale wiecie, że to jest ktoś starszy, wiecie historia o tej osobie, więc ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Trzymajcie się cieplutko i przechodzę do grupy numer dwa. I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały kwarc różowy, czyli grupę numer 2. Na początku kością sprawdzimy, yy, jaka tutaj wow, liczba lub data może być ważna dla Waszej osoby. Macie jedenastkę, to może być listopad, mogą być, nie wiem, jedenastka, albo coś ważnego. Macie dwójeczkę i ósameczkę. To słuchajcie, zdecydowanie ktoś, kto wierzy w przeznaczenie i w prawdziwą miłość. Tylko to Wam mogę powiedzieć na samym początku, co usłyszałam. I patrzymy. Grupa numer 2. Wszystko o tej waszej osobie. Okay. Macie kartę dwóch kielichów. Macie kartę rydwana. Ok. Co więcej o tej Waszej osobie? Kto to jest? usamaczka buław, karta sądu ostatecznego i karta sześciu monet. Ok. Macie więcej kart niż chyba grupa numer jeden, ale to nie szkodzi, jest ok. Ok, więc z pierwszą energią kart dwójki kielichów. Przede wszystkim widzę, że to jest osoba, która wierzy, tak jak wam powiedziałam wcześniej. Czekajcie, w prawdziwą miłość. I też widać, że wasz to celowy partner, osoba, z którą jest wam pisane być, to jest wasza bratnia dusza, ok? Więc jeżeli dla kogoś bliźniaczy płomień, bratnia dusza są ważne, to właśnie to jest dla was znak, że to jest ktoś właśnie z przeznaczenia, ale może zająć to długi czas, zanim tą osobę poznacie, lub też widzę, że ten start waszego poznania może być duszy. Ok, zbiegam z tematu. Ale tak jak powiedziałam, dwójeczka kielichów mówi o tym, że to jest osoba, która też wierzy w przeznaczenie. To jest ktoś, kto wierzy, że kiedyś przy kimś poczuje się spełniony, to jest, wie, mm, to jest ktoś, kto wierzy w to, że jeżeli kogoś pozna takiego z przeznaczenia, prawdziwą miłość, to będzie wszystko dobrze. Jakby wierzy, że poczuje w sobie taki wewnętrzny spokój, wie, że warto o to wtedy walczyć, i wie, że wtedy ta relacja będzie bardzo wartościowa, i wtedy zrobi wszystko, żeby po prostu mm, przy tym być. Druga sprawa z dwójką kielichów. Ja tutaj widzę, że ta osoba ze sobą ma jakieś krótkotrwałe związki, relacje, dlatego że początkowo. Mogła z kimś stworzyć fajne relacje, ale na przykład z upływem czasu, z tygodniami, miesiącem, kilkoma, mogłam widzieć, że to jest nie do końca to. I ta osoba często mogła ze swojej samej strony kończyć relacje, dlatego że zaczynała czuć, że. Tutaj nie ma uczuć, że tutaj jakby jest jej ciężko coś poczuć, że to nie do końca to, i zaczynała jakby przeczuwać, że te relacje nie są dla niej dobre, bo nie czuje tego spełnienia, nie czuje tej więzi, nie czuje takiego, wiecie, tej miłości, tych uczuć. Więc tutaj, co o tej osobie, to jest ktoś, kto zdecydowanie, jeżeli poczuł, że nic nie czuje, że to nie jest to, że związek ileś tam trwa, ale wciąż jakby tutaj. Nie rozwijają się te uczucia, nie idzie to w takim kierunku, to ta osoba od razu kończyła te relacje. Więc to jest ktoś zdecydowany, ktoś, kto wie, czego szuka. I e, tak jak mówię, no, na początku jest ciężko stwierdzić, czy to jest to, czy też nie to, bo początkowo może się tak coś wydawać, ale wraz z czasem dopiero otwieramy oczy. Więc za tą osobą może być, e, mogą być po prostu jakieś związki. Które gdzieś tam y, zwyczajnie po prostu nie wychodziły, i ta osoba ze swojej strony je zakańczała. Więc to jest właśnie ktoś pod tym względem, co jest bardzo też zdrowym podejściem, bo nie ma tutaj oszukiwania drugiej strony, tylko jest właśnie ta szczerość. Z kartą Rydwana widzę, że to jest ktoś, kto bardzo lubi jeździć samochodem, lub y, motorem, lub tego typu rzeczami, lub rowerem. To może być ktoś, kto uprawia kolarstwo, to może być ktoś, kto cały czas jeździ samochodem, ma pracę powiązaną z samochodami. Lub gdzieś tam jeździ za granicę bardzo dużo samochodem. Samochód jest bardzo ważny dla tej waszej osoby, i też właśnie przemieszczanie się, jeżdżenie. Do niektórych z was to może być też właśnie jazda konno, ale też może być sytuacja, w której ta osoba bardzo lubi jeździć nocą, ok? Czyli zwiedzać różne miejsca nocą, bardziej na noc ma ten czas, żeby jeździć, lub nocą coś rozwozi. To może być też jakiś dostawca, który gdzieś tam w nocy coś po prostu rozwozi, ale tutaj właśnie tego typu sytuacja i rzeczy są ważne dla tej waszej osoby. To jest coś powiązane bardzo mocno z jej życiem. Jeżeli chodzi jeszcze o kartę Rydwana, to jest ktoś bardzo taki, mam wrażenie, szybki. Na zasadzie takiej, że lubi szybko wykonać swoją pracę, że lubi jakby nie lubi marnować czasu, to jest ktoś, kto zawsze musi mieć jakieś zajęcie, musi czymś się zająć, to jest ktoś, kto cały czas, na przykład jeżeli ma jakieś powierzone zadanie, to nie przedłuża jak najdłużej, żeby jak najmniej wiecie zrobić mm, przez cały swój okres pracy. Dzień pracy, tylko to jest ktoś, kto jeżeli dostanie zadanie, to faktycznie stara się je dobrze zrobić, ale też szybciutko, żeby zrobić to, co ma do zrobienia, żeby zamknąć te sprawy i żeby pójść dalej. Więc to jest ktoś, kto bardzo szybko też działa, ale też właśnie może biegać ta osoba jako hobby, może właśnie uprawiać jakiś sport, gdzieś gdzie jest ważna szybkość. Z energią ósemki buław. Ja tutaj, słuchajcie, widzę troszeczkę pod względem negatywnym. Że ta Wasza osoba może mieć cięty język lub często może popadać w jakieś konflikty, może mieć słabe nerwy pod jakimś względem, ok? Nie mówię, że tutaj względem swojego partnera bliskich, ale wśród bardziej, tak wiecie, z jakichś znajomych. To jest ktoś, kto bardzo łatwo wytrąca się z równowagi. Czyli nie wiem, gdzieś jedzie, pęknie opona, to bardzo bierze to osobiście, i już jest cały w nerwach, lub cała w nerwach, tak? Nie wiem, spóźni się gdzieś, to też już jakby obwinia samego siebie i zaczyna się denerwować. To nie jest taka złość, że czy przemoc, wiecie, względem drugiej osoby, ale ktoś, kto jest troszeczkę właśnie nerwowy, e, aż za bardzo czasami, że coś nie wyjdzie, coś pójdzie nie pomyśli, i ta osoba zaczyna już trochę się wkurzać tym, że kurczę to nie wyszło, zaczyna siebie obwiniać i mogłem zrobić to lepiej, mogłam zrobić to lepiej. Tego typu sytuacja mi się pokazuje. Dla niektórych z Was to może być negatywne, dlatego to ja powiedziałam, że to może wychodzić pod względem negatywnym, tak? Też tutaj jesień jest kluczowa i w jakiś sposób ważna dla tej Waszej osoby lub ta osoba mieszka gdzieś blisko jakiegoś parku, lasu, gdzieś, gdzie jest dużo drzew. Jeżeli chodzi o kartę sądu ostatecznego, to jest ktoś, kto ma za sobą um, Taki czas bardzo depresyjny, lub czas, kiedy chciał się poddać, lub chciała się poddać właśnie z życia. To może być czas, kiedy po prostu ta osoba zamknęła się w swoich czterech ścianach, jakby przestała utrzymywać kontakt z innymi i przez pewien czas po prostu chciała być sam na sam ze sobą, więc mogła być taki epizod w życiu tej osoby, że wszystkie znajomości straciła przez jakąś sytuację, przez jakąś historię przez pewien długi czas była ta osoba sama. I y, jakby na nowo zaczęła układać swoje życie. To też może być sytuacja, w której ta osoba na przykład się przeprowadziła, tak, i straciła wszystkich znajomych, i musiała zaczynać od nowa, od zera. Więc również taka sytuacja może tutaj być. Natomiast to jest ktoś, kto ma za sobą taki epizod, że właśnie mm, wszyscy znajomi, wszyscy przyjaciele nagle już jakby nie było z nimi kontaktu, ta osoba musiała być sama, sama sobie z tym poradzić, co nie do końca było łatwe dla tej osoby, tak, ale na nowo jakby powstała, na nowo sobie wszystko poukładała. Też może być to epizod związany z wątpieniem w miłość, tak, w przeznaczenie. Mimo, że ta osoba bardzo wierzy właśnie w przeznaczenie, w prawdziwą miłość, to gdzieś po drodze przy jakiejś relacji mogła trochę się załamać, bo to mogła być relacja, w której ktoś z tą osobą zerwał, rozstał się i gdzieś tam ta osoba, przez to, że nie była pewna, czy coś czuła, czy nie, mogła to przeżyć bardziej, i gdzieś tam zwątpić po drodze w to, że jeszcze jest jej pisane, żeby być szczęśliwym. To jest po prostu jakiś epizod, chwila zwątpienia, która przeszła w życiu tej osoby, i teraz jest już wszystko lepiej. Z kartą Trzech Pentakli to jest tworzenie coś wspólnie. To jest osoba też nastawiona na pracę, na zbieranie owoców. To jest ktoś, dla kogo też sprawy materialne, finansowe są bardzo ważne, więc może bardzo mocno być nastawiony na pracę, na zdobywanie doświadczenia yy, i też właśnie na, wła na własny rozwój. Nie widzę, żeby to szło, wiecie, w takim kierunku rozwoju osobistego. Tego duchowego, ale bardziej ktoś, co widać, kwalifikacje z zewnątrz, tak? czyli w jakiejś tam pracy, w jakiejś tam zawodzie się lubi rozwijać, i też widać po ciele tej osoby, że coś robi, czyli może być bardziej tutaj wyćwiczona, coś widać po prostu z zewnątrz, że ta osoba czymś się tam zajmuje, i to po niej od razu widać. Więc tak to mi się pokazuje, jeżeli chodzi o Waszą osobę. W pierwszej grupie nie wyszło nic z wyglądu, więc sobie zobaczymy, ta osoba, jak ta osoba wygląda. Karta czterech pentakli. To jest, słuchajcie, zdecydowanie ktoś średniego wzrostu. To zależy dla każdego z Was, jaki to jest średni wzrost. U tej osoby pod względem romantycznym Więc dla każdego z Was będzie to coś innego Jakiś inny tutaj wzrost Natomiast średni wzrost, ale też widać, że to osoba bardziej będzie mieć ciemniejsze włosy Czyli ciemny blond, yy, brąz lub czerni. Nie widzę tutaj jakiegoś jasnego blondyna Bardziej ciemne włosy I też bardziej krótkie, ok? Co tutaj jeszcze z wyglądu tej osoby? To jest ktoś smukły, tak jak Wam powiedziałam wcześniej. Widać, że w czymś pracuje, coś robi, ćwiczy, bo po ciele od razu to zobaczycie po sylwetce. Być może nie wiem, ma wyrobione mocno barki, być może bardzo umieśnione nogi, natomiast widać, że coś ta osoba robi, jak w jakiś sposób pracuje tutaj nad, nad czymś konkretnym. I energia dziewięciu mieczy. Jeżeli chodzi o kolor oczu, tutaj dla każdego z Was będzie to coś innego, więc tutaj nie będę mówić o kolorze oczu, bo mogą być piwne, mogą być jasne, więc dla każdego z Was to będzie coś innego. Więc zobaczymy sobie teraz może, co jeszcze o tej Waszej osobie ważnego chce wyjść. Tutaj bardziej pokazuje mi się osoba w Waszym wieku lub młodsza od Was, ok? Więc to może być ktoś lekko młodszy od Was. Macie kartę ośmiu mieczy. Ok, to może być ktoś z trygonu ognia, lub poznany bardziej latem. To jest ktoś, kto też bardzo lubi ogień i wysokie temperatury, więc yy, wakacje bardziej woli spędzić gdzieś nad morzem w słońcu niż gdzieś tam w górach, ok? To jest ktoś, kto zdecydowanie lubi ciepło. Energia umiarkowania, energia słoneczka zdecydowanie. To jest też osoba, która ma bardzo dużą liczbę znajomych. I też, jakby nie przykłada aż tak bardzo wiecie, uwagi ta osoba do tego, kto jest przyjacielem, kto tylko znajomym. Po prostu cieszy się z osób, które ma gdzieś tam koło siebie. Jest w jakiś sposób popularna, rozpoznawalna, znana, ok? Więc to w jakiś sposób może być dla Was ważne. Też coś związanego z łodzią, z pływaniem, z jakimś jeziorem. Może ta osoba pływać, lub też właśnie mieć jakieś zdjęcia na jakiejś łódce, być może ma własną łódź czy jakąś tam żaglówkę, coś na morzu związanego również z tą osobą tutaj jest to może być też ktoś po prostu, kto mieszka nad morzem też między Wami pokazuje mi się troszeczkę mały dystans że trzeba będzie gdzieś tam do siebie dojeżdżać natomiast y, zawsze będziecie mogli liczyć na tą osobę z kartą umiarkowania widzę, że ta jakby między Wami ten kontakt będzie zawsze taki na równi, czyli Wy tyle dajecie ta osoba też tyle daje tutaj nie będzie jakichś cichych dni, tutaj nie ma że ta osoba gdzieś tam bardzo mocno uciekała w pracy, i zajęcia, zawsze będzie starała się dla Was znaleźć dużo czasu, więc to również mi się pokazuje. Więc tak to widzę. Dopytam sobie jeszcze Tarotem Osho, czy coś więcej. Energia umysłu. To jest ktoś, kto często może, wiecie, sobie też nie do końca radzić z natłokiem myśli, z takim, wiecie, y y no na natłukiem myśli po prostu. Ta osoba często może gdzieś tam, jeżeli pojawia się jakiś problem, tak jak Wam powiedziałam z tą nerwowością, że pojawia się jakiś problem, a ta osoba cały czas odtwarza go w głowie i zamiast, wiecie, odpocząć i spojrzeć na to z innej perspektywy, cały czas to w swojej głowie wałkuje i czasami aż za mocno, bo czuje się tym wszystkim przytłoczona. Więc pod tym względem to może być jakiś... Um, Tutaj też ważne. Z Waszej strony możecie to też bardzo mocno zauważyć. Więc tak to mi się pokazuje. Ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Trzymajcie się cieplutko i przechodzę już do grupy numer 2. Przepraszam, 3. I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 3, czyli awentury. Na początku sprawdzamy datę liczbę, która jest ważna dla Waszej osoby. Więc macie siódmeczkę, to może być też lipiec. Jedyneczka, znowu siódemka i czwóreczka. To może być kombinacja tych liczb, również. I patrzymy sobie, słuchajcie, co, kim będzie wasz docelowy partner. Wszystko o tej osobie, co chce się pokazać. Pierwsza energia to energia śmierci, transformacji. Wszystko o Waszej osobie. Energia króla mieczy. Tutaj, słuchajcie, macie do czynienia z kimś, kto bardzo siedzi w cyferkach. To może być jakiś logistyk, to może być jakiś informatyk, ktoś, kto ma bardzo taki sprytny umysł. Okay? To też ktoś, to jest ktoś, kto na sta, ma nacisk na nowoczesność w jakiś sposób. Karta czterech mieczy, karta dziesięciu monet i karta dziewięciu mieczy. Dużo mieczy, słuchajcie. To może być też ktoś z trygonu powietrza, ale tak jak Wam mówię, to jest ktoś, kto jest bardzo stricte powiązany z pracą, z umysłem, z cyferkami jakimiś, z liczeniem czegoś, nie wiem, być może też coś związanego, nie wiem, z jakąś elektrycznością, logistyką, nie wiem, praca bardziej przy komputerze. Natomiast zdecydowanie nie jest to ktoś w kierunku sztuki, historii, tylko właśnie jakichś tam cyferek swoich własnych. Ok, więc może zaczniemy sobie od karty śmierci. To jest karta transformacji. Wydaje mi się, że to jest, słuchajcie, zdecydowanie osoba, która lubi swoją pracę przez to, że właśnie nie musi za dużo gdzieś tam fizycznie robić, może w ten sposób. To jest ktoś kto w pracy bardziej gdzieś ma pracę siedzącą, tak jak powiedziałam bardziej umysłową. To jest zdecydowanie ktoś kto lubi pracować umysłem. Bardzo mocno go tam trenować niż wła i wykazywać się wiedzą, niż właśnie jakimś tam, wiecie, doświadczeniem, fizycznością. Czyli to nie jest ktoś, kto wy wykonuje pracę siłową, ok? I właśnie to jest coś, co bardzo ta osoba lubi, że w swojej pracy może odpocząć, yy, mimo tego, że gdzieś tam ma bardzo odpowiedzialną pracę, to mimo to wie, że to jest najlepszy zawód dla tej. Strony waszej i ta osoba po prostu z tego się cieszy, tak? Że ma taką pracę, a nie inną, to jest też ktoś, kto lubi odpoczywać, więc po pracy ta osoba może być gdzieś tam zmęczona, może bardziej ten wolny czas spędzać na odpoczynku i to jest zdecydowanie ktoś, kto jeżeli chce odpocząć, to nie wybiera sportu, tak jak niektórzy, czy też nie wiem, jakichś podróży, jakichś wielkich wyjść spacerów, tylko to jest ktoś, jeżeli ma wolny czas, to lubi spotkać się ze znajomymi, Obejrzeć dobry film, wyjść gdzieś na kawę, na ciastko, spędzić, tak wiecie, bardziej em, relaksując się czas, bardziej miło czas, tak? Lub wyjść gdzieś po prostu e, ze znajomymi. Natomiast nie widzę tutaj bardziej aktywnego odpoczynku, bardziej takie lenistwo, bardziej taki spokojny czas spędzony i też troszeczkę bardziej z naciskiem na innych. Więc mam wrażenie, że ta osoba jest yy, tutaj rzadko sama, jeżeli ma czas wolny. W pracy faktycznie może mieć czasami nawet pracę, wiecie, zdalną, gdzieś z domu, więc może ten czas spędzać sama. I też dla niektórych z Was to jest osoba, która mieszka sam, sama po prostu, już ma własne mieszkanie czy tam dom, ale mieszka sama bez współlokatorów. To dla niektórych z Was, ale większość czasu w pracy na przykład może spędzać samotnie ale jeżeli przychodzi czas wolny, to osoba woli z kimś wyjść, z kimś porozmawiać, pośmiać się, ale też nie za bardzo aktywnie spędzić ten czas. Co tutaj jeszcze? Z energią króla mieczy. To jest zdecydowanie ktoś, kto zdaje sobie świetnie sprawę ze swoich umiejętności. Dla niektórych z Was to może być osoba, która zajmuje wysokie stanowisko w jakiejś firmie, w jakiejś branży, być może też gdzieś przy biurku, ale wysoko, więc też być może właśnie mm, jest gdzieś tam zamknięta w biurze, wykonuje wiele Odpowiedzialnych tutaj rzeczy, i przez to nie ma tak na przykład kontaktu jak osoby gdzieś tam, które są pod tą osobą, e, które gdzieś tam ob obdzwaniają, coś tam robią, załatwiają. Ta osoba gdzieś tam właśnie ma wyższe stanowisko, mam wrażenie, i osoby w otoczeniu jakby czują też taki respekt wobec tej osoby. Jakby ta osoba właśnie zajmowała jakieś wyższe stanowisko, wyzna wyznaczała się jakąś wyższą wiedzą w czymś tam i przez to też miała uznanie innych ludzi. E, więc to może być właśnie głównie powiązane z pracą. Też widać tutaj, że znajomi bardzo mocno cenią sobie w, w swoim życiu tę osobę, dlatego że to jest ktoś, kto zawsze im pomoże, ktoś, kto zawsze jakby wyciągnie rękę. I zawsze można na tą osobę liczyć. Czyli, jeżeli komuś ze znajomych popsuje się auto w środku nocy i zadzwonią do tej osoby, ta osoba, mimo że ma gdzieś tam na rano do pracy, to wstanie, pojedzie i załatwi to, bo jakby wychodzi z założenia, że trzeba sobie wzajemnie pomagać. I też tych swoich znajomych może mieć tam bardziej kilku, jakichś bardzo swoich już obeznanych, których zna kilka lat, ale to są bardziej zaufane osoby. Co tutaj jeszcze z czwóreczką czy Tak jak powiedziałam, to jest ktoś, kto lubi odpoczywać, ktoś, kto lubi reset. Też mam wrażenie, że ta osoba bardziej woli spokojne miejsca niż takie bardzo, bardzo imprezowe. Czyli nawet jeżeli wybierze jakiś bar załóżmy, że chce odpocząć, gdzieś tam się, wiecie, zrelaksować, to wybierze jakiś bar mniej znany lub takim, wiecie, innym stylu niż taki, gdzie jest po prostu mega głośna muzyka, gdzie po prostu może czuć się bardziej przytłoczony. Tak jak powiedziałam wcześniej, ta osoba może lubić nowoczesność, czyli jakieś szybkie sprzęty, może interesować się technologią, może mieć jakieś Dużo elektroniki w domu, może mieć jakiś właśnie bardzo nowoczesny samochód, jakiś bardzo nowy telefon, coś związanego z technologią, również tutaj się pokazuje, co bardzo interesuje tą waszą osobę, więc może też bardzo mocno w tym kierunku się interesować i to może być dla tej osoby ważne. Ale tak jak mówię, jeżeli wybiera jakieś miejsce, to gdzieś, gdzie jest mniejszy tłum, gdzieś, gdzie jest mniej ludzi. Nawet jeżeli chce pójść do jakiegoś klubu, to wybierze jakiś taki trochę mniejszy albo właśnie gdzieś, gdzie jest mniej osób, jest mniej znany, niż takie, wiecie, bardzo popularne miejsce. Jeżeli chodzi o dziesiątkę monet, to jest ktoś, kto jest bardzo dobrze ustawiony finansowo, to jest ktoś bardzo zaradny, ktoś, kto ma bez, zabezpieczenie finansowe i też ktoś, kto wychodzi z założenia, że jeżeli kogoś pozna, z kimś będzie, stworzy rodzinę, to będzie się z tą osobą tym dzielić. To nie jest jakaś sknera, że tak powiem, tylko ktoś, kto faktycznie, jeżeli widzi, że bliska osoba ma jakieś tam problemy, to zawsze pomoże, zawsze pożyczy jakieś pieniądze. Tym bardziej, że to jest właśnie ktoś, komu bardzo dobrze się powodzi. Ale co najważniejsze, słuchajcie, z tą waszą osobą, tutaj jest jakby energia, która mówi o tym, że nawet jeżeli ta wasza osoba ma dużo tak, pieniędzy, dorobiła się czegoś, jest tutaj stabilna, bardzo mocno finansowo, to to jest ktoś, po kim tego na pierwszy rzut oka nie widać. Okej, okay, może mieć jakieś super auto, może mieć jakiś super telefon, jakieś piękne zegarki, coś takiego, jakieś gadżety technologiczne, które są naprawdę tutaj wow, nowoczesne, jakieś... Bardzo świeże, że tak powiem. Natomiast to nie jest ktoś, kto będzie wam chodzić w markowych ubraniach przez cały czas. To nie jest ktoś, kto będzie, wiecie, obwieszony milionem najdroższych rzeczy. To jest ktoś, kto jest rozsądny w życiu, ma jakieś hobby, interesuje się czymś, na to poświęca swoje pieniądze, a to nie jest ktoś taki, wiecie, kto się bardzo mocno tym obnaża, tym bogactwem. Więc też możecie na pierwszy rzut oka nawet nie wiedzieć, że ta osoba może być tak zaradna finansowo. Ale faktycznie może sobie bardzo dobrze radzić. To nie jest ktoś, kto jest nastawiony na to, żeby pokazać innym parcie, ile mam pieniędzy, jak dobrze mi się powodzi, a ja wam nie. Tylko po prostu ta osoba robi to wszystko wyłącznie dla samego siebie, żeby dobrze się czuć, wie, że zarobiła to uczciwie, wie, że to jest jej i bardzo się z tego cieszy. Więc tu macie do czynienia z kimś bardziej właśnie takim e, zaradnym. Bardziej zamożną osobą. Kolejną energią jest karta 9 Mieczy, więc to jest energia, która mówi o tym, że często ta osoba może mieć problemy ze snem i też właśnie może bardzo mocno nad wszystkim myśleć, wszystko roztrząsać w swojej głowie. Więc to jest ktoś, jeżeli coś się wydarzy, lub jeżeli wchodzi miłość w życie tej osoby, to jest ktoś, kto bardzo mocno też zastanawia się nad tym, co robi druga strona, jak się czuje. To jest ktoś, kto bardzo dużo myśli, ktoś, kto bardzo dużo gdzieś tam właśnie odtwarza. Scenariuszy w swojej głowie, więc często, często ta osoba może mieć jakieś problemy właśnie ze snem, z zaśnięciem, i też właśnie być może dlatego, może też nawet w ciągu dnia gdzieś tam coś odsypiać, dlatego, że praca jest wymagająca, jest umysłowa, no i też przez to, że nie może ta osoba się wyspać gdzieś tam w ciągu dnia musi sobie coś tam odespać lub bardziej się zrelaksować. Co tutaj więcej o tej waszej osobie? Jeżeli chodzi o wiek, ja tutaj słyszę, że to jest ktoś bardzo zbliżony waszym wiekiem, więc może być lekko młodszy, lekko starszy lub w waszym wieku. Macie tutaj energię dwunastki. To jest y, sprawiedliwość. Nie, niesprawiedliwość. Wisielec, przepraszam. Karta Wisielca. To jest, słuchajcie, zdecydowanie ktoś, y, u kogo. Ktoś, kto ma rutynę w swoim życiu, o, może w ten sposób. To jest ktoś, kto ma rutynę w swoim życiu, to jest ktoś, kto ma jakieś już pewne swoje nawyki w życiu wyrobione. No i to nie jest ktoś, przy kim możecie się spodziewać czegoś takiego, że dzisiaj ta osoba jest u siebie w mieszkaniu, a na drugi dzień jest na drugim końcu świata. To jest ktoś, kto ma ułożone życie, które musi działać według grafiku, według swojego harmonogramu, więc w pewnym sensie taka rutyna jest w życiu tej waszej osoby. Co jeszcze? Karta słoneczka. To jest bardzo pomyślny znak, że to jest osoba bardzo optymistyczna, to jest, bardzo bardzo, to jest osoba bardzo przyjacielska, z poczuciem humoru. To jest ktoś, kto być może lubi jakieś żarty, tutaj jest bardzo właśnie ta osoba sympatyczna, otwarta też na innych, więc ta osoba może często właśnie was rozśmieszać, może ci widzieć, że to jest ktoś, kto ma bardzo duże poczucie humoru, ale też duży dystans względem samego siebie. I mimo, że gdzieś tam może zajmować wysokie stanowisko. To może ten dystans wobec samego siebie mieć. I dziewiątka kielichów to jest też ktoś bardzo atrakcyjny, ktoś, kto zdaje sobie sprawę ze swojej atrakcyjności, jest pewna siebie ta osoba, natomiast nie wykorzystuje tego. To nie jest ktoś, kto wie, że ma tyle, tyle, ile rzeczy, tyle i tyle wiecie rzeczy pod względem materialnym, pod względem wyglądu, charakteru i gdzieś tam bardzo dużo osób za tą osobą się waszą ugania, to mimo tego, że ta osoba ma wiele okazji, to z nich raczej nie korzysta, bo to jest osoba, która ma swoje zasady i jakby, Zdaję sobie świetnie sprawę, że mogłaby skorzystać z wielu różnych tam rzeczy, ofert, sytuacji ale mimo to bardziej w życiu ma inne priorytety, więc tak to mi się pokazuje, ja Wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze trzymajcie się cieplutko i przechodzę już do grupy numer 4 i witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 4, czyli cytryn i patrzymy sobie jaka liczba dla tej waszej osoby jest ważna. Macie czwóreczkę, to może być też kwiecień Dziesiąteczkę, ale to też może być czternastka. Oczywiście spadaj. Jedenastka. No i jeszcze raz jedenastka. Więc to mogą być jakieś ważne liczby dla waszej osoby. I patrzymy już sobie, co tutaj dla was. Tylko zmienia tarota. Jeszcze tego nie zrobiłam. Dobrze, już patrzymy, kim jest Wasz docelowy partner. Będę musiała zmienić tytuł, miał wyjść wygląd, ale powiem szczerze, że dzisiaj przyjmuję bardziej takie rzeczy odnośnie charakteru, odnośnie życia tej, tych osób, więc nazwiemy ten film inaczej. I patrzymy, kim jest ten Wasz docelowy partner. Grupa numer 4. Karta dziewięciu kielichów. To jest osoba bardzo mocno doświadczona życiowo, z dużym doświadczeniem, z dużą wiedzą. To może być ktoś, kto przekazuje wiedzę, ktoś, yy, kto zajmuje wysokie stanowisko. To może być nauczyciel, instruktor, yy, tego typu ktoś, kto naucza innych, ktoś, kto wykazuje się wiedzą i przekazuje ją dalej. Kim jest ta Wasza osoba? Karta Czterech Kielichów, Karta Cesarza. Karta świata i karta pięciu mieczy. Ok. Ok, słuchajcie, użyłam te karty bardziej na prosto. Więc jeżeli chodzi o Waszą osobę, co tutaj widać, z dziewiątką kielichów, mam wrażenie, że to jest ktoś od Was starszym wiekiem i też jest bardzo doświadczona ta osoba. Dla małej części z Was to może być ktoś młodszy od Was, ale ktoś, kto przeszedł w życiu bardzo dużo. Bardzo szybko musiał dorosnąć, stanąć na własne nogi, więc też w bardzo młodym wieku mógł, na przykład, mogła ta osoba już się, wiecie, gdzieś tam w jakiś sposób usamodzielnić. Więc to jest ktoś, kto od wczesnych lat musiał radzić sobie sam, być może też w jego domu rodzinnym. Była nieciekawa sytuacja materialna. To również i ta osoba bardzo wcześnie musiała iść do pracy lub w jakiś sposób poradzić sobie pod względem za finansowym, na przykład na, swoje, na swoją przyszłość, na swoje plany, na swoje marzenia. To może być sytuacja, nawet w której ta osoba marzyła o tym, żeby pójść na studia, ale zwyczajnie gdzieś tam mogła nie mieć na to środków, więc też gdzieś tam szukała w tym kierunku. E, Okej, okay, więc to jest z dziewiątką kielichów też osoba, która lubi poszerzać wiedzę. To może być jakiś też historyk, tak jak powiedziałam, nauczyciel to może być ktoś, kto przekazuje swoją wiedzę, swoje doświadczenie innym. To może tyczyć się dosłownie wszystkiego. To może być ktoś, kto gra na gitarze i zaczyna uczyć innych, tak? Nie wiem, to może być ktoś, kto lubi mm, język polski i naucza języka polskiego. To może być nawet wlefista. To może być, nie wiem... Ktokolwiek, kto właśnie przekazuje swoje doświadczenie, wiedzę innym, to może być nawet jakiś pisarz, tak? Czy jakiś bloger, ktoś, kto przekazuje coś tam ze swoich umiejętności innym, lub dzieli się swoją historią z innymi. Ale dla niektórych z Was, też to może być właśnie tak, jak powiedziałam, jakiś historyk, ktoś, kto zajmuje się historią, ma bardzo dużą wiedzę dotyczącą przeszłości, więc to może być również dla Was ważne i kluczowe. Z energią Czterech Kielichów to jest ktoś, kto nie do końca patrzy na miłość, więc w momencie, kiedy poznacie tą osobę, możecie nawet nie wiedzieć, że to jest ten docelowy partner, bo to nie jest ktoś w nastawieniu na miłość na takie rzeczy. To jest ktoś, kto żyje sobie swoim życiem, jest jakby bardzo odpowiedzialna ta osoba, bardzo dojrzała i wychodzi z założenia, że jeżeli coś ma być, to po prostu będzie i czas pokaże, tak? Więc możecie tutaj tą osobę poznać i dopiero z czasem ten związek może wam wyjść. Natomiast to nie jest ktoś, kto rozgląda się za miłością. To nie jest ktoś, kto każdego dnia gdzieś tam ubolewa, że na przykład nikogoś tam nie mam, lub jest tam sam sama. To jest zdecydowanie ktoś, kto potrafi sobie sam świetnie poradzić w życiu, ale też osoba, która ma wiele ofert, więc to może być ktoś bardzo atrakcyjny. Ktoś to ma wiele osób koło siebie, które chcą być bardzo blisko tej waszej osoby, ok? Więc pod pewnymi względami. Tutaj czuć ludzi, którzy chcą się zbliżyć do tej waszej osoby dla własnych korzyści. Nie wiem pod jakim względem, ale coś takiego tutaj mi się pokazuje. Więc też ta wasza osoba woli iść w pojedynkę. To jest bardziej typ samotnika lub ktoś, kto nie lubi za bardzo mieć takich prywatnych kontaktów lub ma ich bardzo, bardzo mało, dlatego że ludzie mogli bardzo często tą osobę waszą wykorzystywać lub może to być ktoś, kto bardzo ceni sobie prywatność i im mniej osób wie o życiu prywatnym, tej. Waszej osoby, tym lepiej ta osoba się właśnie tutaj czuje. Więc to może być bardziej ktoś, kto ma wiele możliwości, ale gdzieś tam je unika, nie do końca chce w to wchodzić i woli gdzieś tam spędzać ten czas samemu. Jeżeli chodzi o cesarza, to jest właśnie taki podział ktoś bardzo tutaj atrakcyjny, więc wiele osób może zwracać uwagę na tą osobę, ale to też jest ktoś bardzo taki pociągający pod względem swojej wiedzy inteligencji OK Więc wiele osób też może zdawać sobie sprawę, że nie tylko właśnie z wyglądu ta osoba jest taka jakaś przyciągająca, ale też właśnie wykazuje się sporą wiedzą doświadczeniem w czymś i to też bardzo mocno imponuje innym ludziom. Jeżeli chodzi o kartę świata tutaj Widzę, słuchajcie, że ta osoba mogła mieć pogrzeb kogoś ważnego, stracić kogoś wcześniej, bardzo ważnego pożegnać, właśnie pod względem, że ta osoba zmarła. Więc tutaj taki epizod w życiu tej Waszej osoby się pokazuje, ale to też jest ktoś, kto zdaje sobie świetnie sprawę z tego, że ma się jedno życie, kiedyś ono się skończy, trzeba na nie uważać, trzeba je doceniać i trzeba się nim cieszyć. Więc to też jest trochę, słuchajcie, ktoś, kto boi się śmierci, więc pod tym względem również coś tutaj. W w tym kierunku mi się pokazuje. To jest ktoś, kto czasami bardzo też mocno się, wiecie, boi tego, co życie przyniesie i jak sobie z tym ta osoba poradzi, bo często ma wrażenie, że przez to, że jest gdzieś tam sama, nie zwierza się każdemu ze swoich problemów, nawet bliskim potrafi się nie zwierzać lub tych bliskich nie ma, to właśnie to jest ktoś, kto bardzo dużo rozmyśla o tym, czy na pewno sobie ze wszystkim poradzi, czasami zamartwia się właśnie, co życie przyniesie. Na małej części z Was ta osoba może na coś chorować, Takiego związanego z długoletnią chorobą, tak? Więc to może być też w jakiś sposób ważne. Wiecie, to może być nawet coś prostego, jakaś prosta choroba, ale choroba, która jest tą osobą już kilka lat gdzieś tam, tak? I też wpływa na samopoczucie tej waszej osoby, więc coś takiego mi się pokazuje. Natomiast to jest osoba, tak jak powiedziałam, bardzo inteligentna, bardzo doświadczona, dojrzała, odpowiedzialna której można zaufać, to jest zdecydowanie też ktoś o takim silnym temperamencie i to jest ktoś bardzo wysoki, ktoś właśnie, do kogo nikt raczej nie podejdzie, bo widać, że ta osoba ma siłę, że to jest silna osoba pod względem też fizycznym, tak? Więc może dla niektórych z Was ta osoba coś ćwiczyć. Jeżeli chodzi o energię pięciu mieczy, to jest właśnie to, że ta osoba wiele razy w życiu musiała o coś zawalczyć i też wiele razy została niesłusznie potraktowana ze strony innych osób. I mimo tego, że teraz przekazuje swoją wiedzę, swoje doświadczenie innym, to mimo to, jakby stara się nie ufać aż tak bardzo innym ludziom, i wychodzi z założenia, bardziej idzie w kierunku psychologii, że albo ta osoba będzie szczęśliwa, albo będzie uszczęśliwiać wszystkich innych swoim kosztem, więc swoje szczęście postawiła na pierwszym miejscu, bo zobaczyła, jak wiele fałszywych osób było przy niej przez na przykład połowę życia, tak? I teraz ta osoba woli gdzieś tam spędzić ten czas samemu, niż ufać tym, którym nie warto ufać. Więc ta osoba też chce się bronić w jakiś sposób przed cierpieniem i rozczarowaniem. Co jeszcze o tej waszej osobie tutaj? Karta 10 Buław to jest zdecydowanie ktoś, kto nie boi się ciężkiej pracy. To jest ktoś, kto bardzo dużo wysiłku wkłada we wszystko. Więc jeżeli coś robi, to osoba musi wszystko zaplanować na 100%, dopiąć wszystko na 100%. To jest ktoś, kto woli pracować niż odpoczywać, poszerzać swoją wiedzę niż właśnie gdzieś tam w spokoju, wiecie, usiąść i obejrzeć film. Więc to jest ktoś, kto cały czas gdzieś tam ćwiczy swoją wyobraźnię, sw swoją właśnie gdzieś tam wiedzę i stara się to rozwijać. Z kartą siedmiu kielichów to jest, słuchajcie, też osoba, która ma jakieś swoje marzenie, do którego teraz dąży. Ono jest związane z czymś historycznym. To może być odwiedzenie jakiegoś historycznego miejsca jakiegoś zamku, jakiegoś zabytkowego miejsca lub zwiedzenia jakiegoś kraju, który gdzieś tam jest bardzo ważny dla tej osoby. Natomiast ma jakieś marzenie, w którego kierunku teraz idzie. I będziecie mogli właśnie o tym wiedzieć. Karta wieży. ok i karta giermka monet. Początkowo ta osoba może wydawać się troszeczkę wiecie osła, e, taka troszeczkę zimna. Też niektórzy mogą mm, jeżeli dobrze znają tą osobę, to wiedzą, że lepiej jakby być uczciwym wobec tej osoby, dlatego że ta osoba nie że jest mściwa, ale jakby zawsze sobie w życiu poradzi i inni zdają sobie z tego sprawę. I też i jakby boją się okłamać tą osobę, jakby ta osoba ma sobie w sobie coś takiego, że jeżeli do niej podejdziecie, to jakby nie chcecie jej nawet okłamać, bo wiecie, że to się nie opłaci, bo tej osobie to nic nie zrobi, a wy potem możecie właśnie czuć się jakoś nie tak. Więc jakby pod tym względem co się z tej osoby, że jakby ludzie teraz starają się nie do końca jeżeli ktoś już zna tą osobę, tak, to wiesz, że lepiej czegoś takiego zwyczajnie nie robić. Natomiast widać bardzo dużo osób ludzi z zewnątrz, które chcą się zbliżyć do tej waszej osoby, ale ta osoba jest niedostępna. Z kartą wieży to jest ktoś, kto mógł się bardzo wiele razy przeprowadzać lub bardzo mocno trzyma w tajemnicy swoje życie, więc to jest ktoś taki troszeczkę też tajemniczy. Ale pamiętajcie o tym, że skoro to jest wasz docelowy partner, to dla was będzie całkowicie inny, tak? Bo skoro wam zaufa, przed wami otworzy serce, to będziecie dla tej osoby bardzo ważni. Zresztą sprawdzimy sobie, jakie podejście ta osoba będzie mieć do was w takim razie. Karta Dziesięciu Kielichów. No, po prostu będziecie skarbem dla tej waszej osoby, tak? Więc ta osoba z zewnątrz dla innych jest taka, ale jeżeli wie, że ma rodzinę, jeżeli wie, że tutaj z kimś jest, na kimś im zależy, wchodzą uczucia, wchodzi miłość, bo ta osoba potrafi kochać, tak? Ma otwarte serce. To wtedy jest w stanie wszystko poświęcić tej swojej rodzinie i to jest dla niej najważniejsze, ale to też jest ktoś, kto ceni sobie prywatność. Więc to nie jest ktoś, kto chce się dzielić swoim życiem prywatnym z każdym innym. To może być ktoś, kto nie ma dużo zdjęć własnych, to jest ktoś, kto związek woli zachować dla siebie, niż wiecie gdzieś tam ustawiać statusy na Facebooku na przykład. Więc pod tym względem sobie ceni prywatność, ale to jest wspaniała osoba do, do zakładania rodziny, to jest ktoś bardzo ciepły bardzo uczuciowy. Jeżeli kogoś bardzo blisko pozna, to zrobi wszystko, żeby ta osoba była szczęśliwa i też będziecie czuć się przy tej osobie bardzo, bardzo bezpieczni. Więc tak to mi się pokazuje. Ja Wam życzę wszystkiego co najpiękniejsza. Do zobaczenia w kolejnych filmach i papa!